Od tysięcy lat ludzie zadawali sobie pytania, jak powstał Wszechświat, jak powstały gwiazdy, Ziemia, z czego zbudowany jest cały ten świat, który widzimy wokół i jak skorzystać z tego przedziwnego bogactwa. Jednym z największych sukcesów ludzkości jest to, że wiemy, jak odpowiadać na takie pytania. Te odpowiedzi są możliwe dzięki badaniom najmniejszych fragmentów materii, badaniom atomów, ich jąder atomowych, a także badaniom cząstek elementarnych. Tego typu badaniami zajmują się fizycy z najbardziej rozwiniętych krajów świata. Częścią tej wspólnoty są fizycy z Krakowskiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Przeciętny atom ma rozmiary około 1 miliardowej części metra. W środku atomu jest niezwykły twór, jądro atomowe. Jest ono około 10 tysięcy razy mniejsze. Jak zbadać coś, czego nie widać? Aby zobaczyć jakiś obiekt, zwykle oświetlamy go źródłem światła. Rozpędzone cząstki światła, zwane fotonami, padają na obiekt, odbijają się od niego i rozproszone wpadają do naszych oczu. Nasze oczy są więc czujnikami, czyli detektorami światła. A jeśli to coś jest tak małe, że nie da się zobaczyć nawet w dobrym oświetleniu? Powiecie pewnie, wobec tego trzeba użyć mikroskopu. No tak, ale mikroskop optyczny jest za słaby, by pokazać coś tak małego. Czy można zbadać obiekt w inny sposób, tak bez patrzenia? Można to zrobić, pobudzając badany obiekt i słuchając jego odpowiedzi. Nie zawsze odpowiedź będzie tak jednoznaczna. Spróbuj zbadać ten tajemniczy obiekt. I czego się dowiedzieliśmy? Że badany obiekt nie jest jednolity, że z czegoś tam się składa. Mówimy, że ma jakąś strukturę. Nasze laboratorium zajmuje się badaniem struktury jądra atomowego. Jądra nie da się zobaczyć, ale możemy je pobudzić i posłuchać jego odpowiedzi. Jak możemy pobudzać jądro atomu? Możemy na przykład uderzać w nie cząstką zwaną protonem. Wzbudzone jądro odpowie, wysyłając nie tyle dźwięki, co błyski promieniowania. Potrzebujemy więc rozpędzonych protonów, ale skąd je wziąć? Żaden problem. Protony to jądra gazu wodoru. W naszym instytucie mamy urządzenie do przyspieszania protonów. To przyspieszacz, czyli akcelerator protonów. Gdy rozpędzony proton uderzy w nasze jądro atomowe, zostanie ono pobudzone i w rezultacie otrzymamy jakąś odpowiedź. Teraz wystarczy tylko słuchać. Gdybyśmy spodziewali się odpowiedzi dźwiękowej, przygotowalibyśmy czułe mikrofony. Ponieważ jądro odpowiada wysyłaniem błysków promieniowania, zatem musimy przygotować specjalne czujniki. Oto przykład takiego czujnika. To detektor promieniowania gamma. Gdy wpadnie do niego kwant promieniowania gamma, przetworzony zostaje na sygnał elektryczny, który ostatecznie trafi do naszych komputerów. W tej specjalnej komorze umieścimy płytkę z badanymi jądrami atomowymi. Jest ona otoczona zestawem różnych detektorów. Dzięki tym detektorom możemy się dowiedzieć, jak chętnie wzbudza się dane jądro i jakie kwanty gamma wysyła, by ze stanu wzbudzonego wrócić do stanu podstawowego. I co nam daje taka informacja? Możemy starać się odgadnąć, na czym polega to wzbudzenie jądra, w co się zmienia w chwili, gdy jest wzbudzone. Może rozgrzewa się do wyższej temperatury?
Może zaczyna obracać się, wirować jak bąk? A może zaczyna drgać, tak jak dzwon, który właśnie wydaje dźwięk? Taka wibracja to rodzaj chwilowych zniekształceń. Obserwując wysyłane kwanty gamma, staramy się zrozumieć, jak naprawdę zbudowane jest w środku jądro atomowe. W naszych eksperymentach uczestniczą czasem koledzy naukowcy z innych krajów. Jeśli jakiś nasz eksperyment wymaga aparatury niedostępnej u nas, to nasze badania przeprowadzamy w jednym z bardzo wielu współpracujących z nami instytutów w Europie i na świecie. Na tym polega praca fizyka jądrowego. Myśli sobie, jeśli słusznie się domyślam, że jądro zbudowane jest tak a tak, to powinniśmy zaobserwować to a to. Aby się przekonać, czy mamy rację, przygotowujemy doświadczenie, w którym dowiemy się, czy tak jest rzeczywiście. Jądra atomowe to rzeczywiście niezwykłe i bardzo złożone twory. Ale przecież ich strukturą i zachowaniem muszą rządzić jakieś bardziej podstawowe prawa przyrody. Do tego trzeba by zajrzeć jeszcze głębiej i zobaczyć te najmniejsze cząstki materii. Ale jak? Potrzebne są większe i potężniejsze urządzenia służące do rozpędzania i zderzania cząstek. Największy zderzacz, tak zwany Wielki Zderzacz Hadronów, znajduje się w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych pod Genewą, na granicy Szwajcarii i Francji. CERN założono w latach 50. XX wieku z myślą o badaniach w dziedzinie fizyki jądrowej. Ale z czasem wyrosła z nich fizyka cząstek elementarnych. Jest to wielkie, międzynarodowe laboratorium fizyki cząstek. A więc to również polskie laboratorium. Tak samo jak francuskie, niemieckie czy włoskie. Co zatem my tam robimy? Współtworzymy największe urządzenia badawcze, jakie ludzkość stworzyła. Akceleratory i detektory cząstek. W naszym instytucie współtworzymy aż 3 z 4 wielkich detektorów pracujących na wielkim zderzaczu. To detektory ATLAS, ALICE i LHCB. Dodajmy, każdy z nich ma wielkość 5-piętrowej kamienicy. Te detektory pozwalają nam obserwować rezultaty zderzeń, na przykład protonów, przy największych osiągalnych na świecie energiach. Największych? To znaczy jakich? Rozpędzamy protony do energii 6,5 teraelektronowolta. Jakby to lepiej wytłumaczyć? Gdybyśmy tak rozpędzili ten długopis, miałby tyle energii, co roczne zużycie energii elektrycznej całej Europy. Zastanawiacie się pewnie, po co aż tak wielka energia? Najlepiej tłumaczy to najsłynniejszy wzór fizyczny świata. E równa się mc kwadrat. Poprzez zderzenie 2 tak rozpędzonych protonów możemy wyprodukować zupełnie inny, masywny obiekt, którego inaczej nie dałoby się zaobserwować, bo nie występuje w otaczającej nas materii. Czyli zamieniamy energię na masę. Wyobraźcie sobie, że zderzamy ze sobą 2 małe samochody, a w rezultacie pojawia się masywny samolot pasażerski. Szkoda, że w życiu tak się nie dzieje. Na szczęście świat cząstek rządzi się prawami mechaniki kwantowej, gdzie tego typu cuda są zupełnie normalne. A więc mamy gigantyczny akcelerator, rozpędzamy protony do niewyobrażalnych energii, następnie je zderzamy i tworzymy coś nowego. Po co? Po to, żeby wiedzieć więcej. Żeby się cofnąć w czasie do pierwszych chwil po wielkim wybuchu i dowiedzieć się, jak ewoluował Wszechświat przez 14 miliardów lat aż do dziś. Jakie prawa fizyki pozwoliły na powstanie tego przebogatego kosmosu, który widzimy, no i w końcu nas samych. Czego już dowiedzieliśmy się dzięki takim eksperymentom? Ogromnie dużo. Znamy najmniejsze, mówimy elementarne, cząstki materii i wiemy, skąd się biorą oddziaływania w przyrodzie. Ale chyba największego odkrycia dokonaliśmy właśnie na Wielkim Zderzaczu Hadronów.
W 2012 roku zaobserwowaliśmy tak zwaną cząstkę Higgsa, najbardziej niezwykłą ze wszystkich. To dzięki niej, a właściwie polu, które ją wytwarza, inne cząstki elementarne mogą mieć masę. Pamiętacie ten wzór Einsteina? Okazuje się, że energia oddziaływania cząstki z otaczającym go polem Higgsa to właśnie jej masa. Pomyśleliście może, a czemu to takie ważne? Ważne, bo gdyby cząstki nie miały masy, wszechświat wypełniony byłby jednorodnie poruszającym się z prędkością światła promieniowaniem. Żadna materia, w szczególności ta atomowa, z której jesteśmy zbudowani, nie mogłaby istnieć. Odkrycie cząstki było więc potwierdzeniem bardzo śmiałej hipotezy. Odpowiedzią na kolejne wielkie pytanie przyrody. Te odpowiedzi rodzą nowe pytania, coraz ciekawsze. Nie wiemy, dlaczego jedne cząstki są ciężkie, a inne lekkie. Dlaczego we wszechświecie jest zdecydowanie więcej materii niż antymaterii? Czym jest niewidzialna, ciemna materia, stanowiąca 80% masy galaktyk? W końcu nie umiemy pożenić kwantowych praw fizyki rządzących mikroświatem z ogólną teorią względności Einsteina, czyli z opisem grawitacji. A nasza praca na Wielkim Zderzaczu Hadronów może nam dać na to odpowiedzi? Oczywiście. Teraz po odkryciu cząstki Higgsa podstawowym zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest poszukiwanie zupełnie nowych zjawisk. Ale natura odkryć w dziedzinie badań podstawowych jest taka, że nie da się ich zaplanować, zamówić. Wszystko zależy od tego, co jeszcze skrywa przed nami natura i jakie są nieznane nam jeszcze jej fundamentalne prawa. My, naukowcy, ciągle zadajemy przyrodzie pytania o jej tajemnice. To wspaniała, intelektualna przygoda odkrywcy. A może i wy chcielibyście kiedyś odkrywać tajemnice wszechświata? Jest ich wiele i są coraz ciekawsze.